Otwieramy Ewangelię według świętego Jana i czytamy fragment drugiego rozdziału, który zaczyna się od 13 wersetu. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bispo wrusków, wypędził ich wszystkich ze świątyni, wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawcy gołębi rzekł: zabierzcie to stąd. Z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Ta historia, przyznam, że wzbudza we mnie ogromny niepokój. Otóż ta historia pokazuje, jak ogromną wagę nasz Zbawiciel przykłada do tego, co robią ludzie. Jak postępują ludzie, którzy uważają siebie za wierzących w Boga. Zwróćmy uwagę na pewną niezwykle ważną rzecz. Mianowicie Pan Jezus świątynię, w której kolokwialnie rzecz mówiąc zrobił porządek, nazywa jak? Domem mojego Ojca. Ale zastanówmy się przez chwilę, co to była za budowla? To była trzecia świątynia, tak zwana trzecia świątynia. Pierwsza świątynia, ta Salomonowa, druga ta Nechemiaszowa, no i trzecia, świątynia Heroda. Zarówno pierwsza, jak i druga świątynia została nawiedzona osobiście przez samego Boga. Pamiętamy, że obłok pokrył tę świątynię. Bóg w widoczny sposób zamieszkał, zaznaczył swoją obecność, ale nie zdarzyło się to przy świątyni Heroda. Biorąc więc pod uwagę całe nauczanie Starego Przymierza, bo wtedy tylko takie było, świątynia Heroda nie była domem Bożym. A jednak Jezus Chrystus nazwał tę budowlę domem swojego Ojca. To wyjaśnienie jest istotne, ponieważ wielu ludzi kwestionuje w ogóle kwestionuje potrzebę gromadzenia się w większym gronie i oddawania Bogu czci. Kwestionuje potrzebę posiadania jakiegoś miejsca, które można różnie nazywać, czy to kaplicą, czy salą zgromadzeń, czy miejscem modlitwy. Nomenklatura słowna nie ma to nic do rzeczy. Ale Jezus w ogóle niczego nie kwestionował. On wszedł do świątyni i jego oczom ukazał się widok następujący. Oto byli tam ludzie, którzy sprzedawali woły, owce i gołębie. I byli ludzie, którzy zajmowali się usługami bankowymi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Jezus, widząc to, nie poprosił tych ludzi, aby oni odeszli, nie zwrócił się do nich grzecznymi słowami, ale odszedł, przygotował sobie bicz z powrusków, czyli rączka, krótka rączka, jak to wszystkie bicze miały, no i kępka skórzanych rzemieni. Całkiem możliwe, że również przewiązana każda każdy z tych powrózków przewiązany co kawałek tak, że powstawały po prostu węzły. Przy uderzeniu to o wiele bardziej bolało. Jezus wziął to narzędzie, poszedł do świątyni
i widzimy, co się dzieje. Jest zapisane, że on wypędził. On nie wyprosił nikogo ze świątyni. On wypędził ze świątyni ludzi, którzy te wszystkie rzeczy, podłe rzeczy tam robili, a o których on powiedział, że nie godzi się, aby to wszystko miało miejsce w czymś, co jest domem jego ojca. Wyraźnie powiedział, że to jest miejsce, dom modlitwy. Modlitwy. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Biblia powiada, że Jezus był żarliwy, jeśli chodzi o czystość i świętość tego, co nazywamy Słowem Bożym, ale też tego, co w wyniku Słowa Bożego miało się pojawić, powstawało. Nowy Testament naucza nas, że to my jesteśmy świątynią żywego Boga. I właśnie dlatego powiedziałem, że słowo, które czytamy dzisiaj, bardzo mnie niepokoi. Bo o to należy zadać sobie pytanie. Każdy z nas, uważający się za wierzącego człowieka, musi sobie zadać pytanie. Jak dbasz o świątynię, którą jesteś? A szerzej, jak dbasz o Kościół, który jest świątynią Ducha Świętego? To są bardzo istotne pytania. Dzisiaj czasami Kościół niestety przypomina właśnie takie miejsce, jak czytamy w Biblii. Ludzie się zbierają, rozmawiają o wszystkim, tylko nie o Bogu, załatwiają różnego rodzaju interesy, sprzedają to czy owo, kupują to czy owo, a przecież zebrali się na modlitwę. Przecież zebrali się dla Słowa Bożego. Przecież zebrali się, ponieważ Duch Święty wzywa do zbierania się tych, którzy są Chrystusowi. Jak dbasz o świątynię, którą jesteś? Jak dbasz o Kościół, w którym jesteś? Czy jest rzeczą normalną, żeby nie dbać o siebie i nie dbać o Kościół? Nie, to jest nienormalne. Tak postępują ludzie chorzy. Chorzy z lenistwa. Chorzy, ponieważ ukochali ten świat. Chorzy, ponieważ gdzieś w głębi serca nie przebaczyli temu czy owemu człowiekowi w Kościele i noszą sobie nienawiść. Ale bracia i siostry, jak się uchowamy wtedy, kiedy Chrystus stanie przed nami? Na co liczycie? Że On nie zauważy naszego złego postępowania? Że On obojętnie przyjrzy się temu, co robimy, robiliśmy? Na co liczymy? Ja wiem, na co niektórzy liczą. Łaska. Ale czemu ma służyć łaska? Ta niezasłużona życzliwość. To przepiękne greckie charis. Ona została nam po prostu okazana. Pomimo tego, że na to nie zasłużyliśmy. Zostaliśmy zbawieni, ale zbawieni od podłego życia do życia pełnego świętości. Do życia pełnego czystości. Jeżeli jesteś zbawiony, a żyjesz podłym życiem, to w ogóle jesteś bezczelny, że mówisz, że jesteś zbawiony. Nie masz nic wspólnego z Bogiem. Jesteś kłamcą, oszustem. Jesteś dokładnie takim samym człowiekiem, jak ci, którzy siedzieli wtedy w świątyni i nic ich nie interesowało, ale tylko biznes ich interesował. Dzisiaj są kościoły, niestety, przykro to powiedzieć, także w Polsce. Duże kościoły, które zrobiły sobie z religii biznes. Biznes po prostu. Oskubują ludzi do ostatniego grosza. Zapłać za to, zapłać za tamto.
a my ci załatwimy, że wyjdziesz czysta, wujek wyjdzie z czysta, ciotka wyjdzie z czysta. Zapłać za nowy obraz, nowe dzwony, a Pan Bóg ci to policzy jako dobry uczynek. Gdyby dzisiaj Jezus stąpił pomiędzy takich ludzi, oj, byłby piękny widok. Ludzie, jak piękny widok, po prostu sutanny by latały w powietrzu. Ja sobie to potrafię wyobrazić. Ale oprócz tego, że byłoby śmiesznie, byłoby strasznie. Strasznie, po prostu strasznie. A jeśli jesteś pastorem, jeśli jesteś kaznodzieją, jeśli jesteś misjonarzem, to sprzedajesz Ewangelię, którą głosisz? Czy żyjesz z łaski? Jest różnica. Jeśli wzywasz do tego, żeby ci płacono, jesteś przeklęty. Widziałem różne rzeczy. Różne rzeczy słyszałem. Widziałem, jak namawiano ludzi, żeby zostawiali pieniądze. Całe portfele. Okradano ich po prostu. Bezczelnie okradano tych ludzi, posługując się Słowem Bożym. Ale, jak mówi Biblia, pomsta do mnie należy, mówi Bóg. Nawet nie współczuję tym ludziom, bo zasługują na to, żeby być ukarani. Bóg zna ich serca i Bóg na pewno zrobi to tak, jak powinno być zrobione. Więc nie boję się. Nie muszę się dopominać sprawiedliwości. Czy ufasz swojemu Bogu, przyjacielu? Czy ufasz swojemu Bogu? Czy pozwalasz, aby Bóg nauczył cię żyć z łaski? Czyli z niezasłużonej życzliwości. Nie zasługujesz na jedną złotówkę, którą Bóg ci daje. Ale Bóg ci daje. Bóg chce dawać. Bóg chce ci ofiarować sam. Ale to, czego od ciebie oczekuje, to to, żebyś szedł i rozdawał za darmo to, co dostałeś za darmo. Darmo wzięliście. Darmo dawajcie, mówi Słowo Boże. Darmo wziąłeś, darmo dajesz. A jeżeli cokolwiek otrzymujesz, to otrzymujesz z łaski i traktujesz to jako dar łaski. Dar łaski. Drodzy bracia i siostry, w jaki sposób traktujemy swój Kościół? W jaki sposób go traktujemy? Plujemy na niego, obmawiamy go, nie pomagamy mu, nienawidzimy go, brudzimy go swoim złym życiem, oskarżamy go o wszystko, o co można go oskarżyć. Pamiętajcie, że bicz z powrózków jest przygotowany i nie minie was. Nie minie was. To, co Chrystus zrobił, nie zdarzyło się tylko raz. Księga Objawienia potwierdza to, co mówię. A jak dbasz o siebie? W jaki sposób troszczysz się o to, żeby ta świątynia, którą jesteś, była czysta i święta? Co robisz w tej sprawie? Jaki jest twój stosunek do żywego Boga? Jaki jest twój stosunek do twojej najbliższej rodziny? Jaki jest twój stosunek do twoich braci i sióstr w wierze? Jaki jest twój stosunek do twoich przełożonych w pracy? Jaki jest twój stosunek do tych, którzy są tobie poddani? Może jesteś człowiekiem odpowiedzialnym za większą grupę ludzi. Jak pokazujesz Chrystusa? Jak świadczysz o Chrystusie? Kim jesteś w Chrystusie? Czy ludzie, patrząc na ciebie, dziękują Bogu, czy przeklinają Boga? Czy ludzie, patrząc na ciebie, mają nadzieję, czy też nie mają żadnej nadziei? Czy ludzie, słuchając ciebie, są zbudowani,
czy są zdruzgotani, a czy Bóg, kiedy patrzy w twoje myśli, widzi błogosławieństwo, czy widzi, jak przeklinasz, czy widzi, jak mataczysz, jak spiskujesz, jak swoimi myślami mordujesz innych ludzi. Jakim jesteś człowiekiem? Czy ośmielisz się stanąć przed swoim Bogiem? Czy wtedy, kiedy powróci, czy wtedy zostaniesz zabrany, czy pozostawiony? Będzie miał dla ciebie wyciągniętą dłoń, czy rękę, w której będzie bić? Pomyśl, póki możesz myśleć. Pomyśl, póki możesz podjąć decyzję, bo jutro może dla ciebie nie istnieć. Jutro może dla ciebie nie istnieć. Mamy wspaniałego Boga. Mamy wspaniałego Zbawiciela, ale nie łudźmy się. To jest sprawiedliwy Bóg i sprawiedliwy Zbawiciel. To jest Bóg, któremu zależy. Drogi bracie, droga siostro, czy wam zależy? Czy wam zależy? Czy zależy wam na tym, żeby Bóg, patrząc na was, mógł powiedzieć: to jest moje dziecko, to jest mój dobry sługa. A w końcu, czy usłyszysz: sługo dobry i wierny, wejdź do radości swojego Pana, wejdź do radości swojego Pana. Dom dla ciebie jest przygotowany, mieszkanie przystrojone. Cała wieczność przed nami. Czy też ostatnią rzeczą, jaką zobaczysz, będzie bić z powrózków. Bicz, który wygoni cię, a tam, gdzie cię wygoni, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy Żydzi, którzy siedzieli w świątyni, byli niewierzący? W ich mniemaniu byli jak najbardziej wierzącymi ludźmi. Wręcz wykonywali Słowo Boże. Bo przecież były tam zwierzęta na ofiarę. Przerażające, do czego ci ludzie doszli. Przerażające, do czego oni doszli. Obyś ty nie doszedł do tego, do czego ci ludzie doszli, bo to będzie twój absolutny koniec. Chwała naszemu Bogu. Chwała temu, który troszczy się o swój Kościół.